witamy za nami zawodników mojego zespołu, bo wcale sędziowską na spotkaniu o mistrzostwo Eminer drugiej ligi, siarka na noże, KKS Kalisz. Ukarany został grający z numerem 5. A zaproszę kibiców gości o kulturalny i sportowy dom. Ósma minuta spotkania, bramkę dla zespołu gości zdobył zawodnik.
rozpoczyna się pierwsza połowa spotkania Zdoby i Chęcia. A ja Państwu przypomnę, sponsorowa są to Samorząd Miasta Tarnów Brzega, główny sponsor szybki piłki nożnej. Dopuszcza 71 Kamil Koczy, na jego miejsce dobry wchodzi numer.
I proszę Państwa, pierwsza udana akcja Jakuba. Niestety wynik
jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, bo już pierwsza nasza akcja ze stałego fragmentu gry zdobyliśmy bramkę. Później zawodnik gospodarzy został wykluczony, także z boiska za dwie żółte kartki. I wydawało nam się, że mecz mamy już pod kontrolą. Rzut karny na zakończenie pierwszej połowy mógł tak już to spotkanie, można powiedzieć, zakończyć. Natomiast no, bramkarz gospodarzy wybronił ten rzut karny. No i w drugiej połowie dążyliśmy do tego, żeby podwyższyć ten wynik spotkania. Natomiast drużyna gospodarzy no, ambitnie walczyła już nawet w 9 tutaj i zdołała nam nawet strzelić bramkę. Także tutaj wielkie słowa gratulacji dla trenera Łukasza i dla całej drużyny Siarki. No i muszę powiedzieć, no w sumie mieliśmy mnóstwo szczęścia, że mimo tego, że drużyna Siarki doprowadziła do remisu, to w ostatniej akcji meczu zdołaliśmy jednak to spotkanie przechylić na naszą korzyść. Także no, z postawy mojego zespołu no, dzisiaj nie mogę być zadowolony, bo no, powinniśmy tutaj lepiej sobie radzić w tej przewadze i tutaj no, na stojąco niestety nie da. No, jak widać da się, ale no, każdemu z moich piłkarzy się już wydawało, że ten mecz jest wygrany, a niewiele brakowało i tutaj no, by była kompromitacja. No ale niemniej jednak no, cieszę się tutaj z tych 3 punktów. Widzieliśmy, że w ostatnim czasie Siarka naprawdę bardzo dobrze się spisuje i to się dzisiaj potwierdziło, także no, dobrze, że ten mecz się tak dla nas ułożył. Bo we wcześniejszych spotkaniach to my w osłabieniu graliśmy, dostawaliśmy czerwone kartki, a dzisiaj było odwrotnie i na koniec no, trzeba być zadowolonym mimo wszystko z tego zwycięstwa. To znaczy trudno mi tak na gorąco powiedzieć, no, czy te kartki faktycznie były zasłużone. No, wydawać by się mogło z mojej perspektywy, że tak, natomiast no, sędzia był najbliżej tych sytuacji. No, tam moi zawodnicy mieli jeszcze sporo pretensji, że tam jeszcze chyba jeden rzut karny się dla nas należał. Natomiast no, ja zwykle nie oceniam pracy sędziego. Na początku trzeba też powiedzieć, z kim Siarka Tarnobrzeg dzisiaj grała, bo to trzeba też nazwać z 4. zespołem, który jest, można powiedzieć, jednym z pretendentów do tego, żeby awansować do pierwszej ligi. To jest jeden z najlepszych zespołów, który ma najwięcej bramek strzelonych, 25. Bardzo dużo się przygotowaliśmy do tego meczu pod względem taktycznym, żeby jednak ten, można powiedzieć, potencjał, jaki mają wśród zawodników i wśród trenerów, który jest, można powiedzieć, chcieliśmy, można powiedzieć, się przeciwstawić niemu. Natomiast widzieliście Państwo, trochę było przeciwności losu odnośnie tego, że graliśmy w 9, a później w 10, na początku w 10, a później w 9. Od 30 do 20 minut grając tak długo, jednego mniej, a później jeszcze 32 minuty grając w 9. Muszę powiedzieć, że jestem z zawodników bardzo zadowolony, jeśli chodzi o realizację założeń taktycznych, bo to nie była tylko walka, ale były też pewne założenia, które zawodnicy realizowali, które też gdzieś tam mieliśmy w planie, gdyby była taka sytuacja, może nie dwóch mniej, ale przynajmniej jednego. Dlatego też zawodnicy nie panikowali i do końca mieli swój cel do realizacji i to się udało i to było fantastyczne, że odstrzeliśmy tą bramkę na 1-1, myśleliśmy, że jednak uda nam się to przy, można powiedzieć, pomocy trochę szczęścia i tej dyscypliny taktycznej dowieść ten wynik, który byłby na pewno dla nas bardzo cenny, bo gramy, jeszcze raz przypominam, jako zespół o utrzymanie, to jest nasz główny cel i o tym nie zapominajmy, ale też wiedzieliśmy, z kim graliśmy. Do tej pory graliśmy z zespołem, który uważaliśmy najlepszy do tej pory i dlatego też bardzo dużo przygotowań było do tego meczu. Jeszcze raz gratulacje dla zawodników moich, jeszcze raz gratulacje bez względu na to dla przeciwnika, bo wygrał. To też ja mam duży szacunek bez względu na to, ale jednak jest duży niedosyt, jeśli chodzi o takie nasze wewnętrzne zaangażowanie i nasz potencjał zespołu. Z Kubą Szymańskim jesteśmy w trakcie, można powiedzieć, jest badań lekarskich, tak więc będziemy wiedzieć w poniedziałek, wtorek, czy jest do naszej dyspozycji, tak więc mamy wariant B i C przygotowany na to, gdyby coś się działo, tak więc poczekajmy do wtorku i będziemy mieć odpowiedź. Ale jestem dobrej myśli.